Dlaczego warto poznać swoje dary? Dary Ducha Świętego otrzymuje się wraz z samym Duchem. Podobnie jak zapach otrzymuje się wraz z perfumami. Nie możesz zostawić buteleczki w sklepie, a do domu za darmo zabrać zapach. Podobnie nie jest tak, że Duch Święty rozdziela nam swoje dary i wyjeżdża na Hawaje. Duchowe dary są częścią Jego bycia w nas, uduchowiania nas. To uduchowienie, które apostoł Paweł streszcza w słowie pneumatika, wyraża się przez dary łaski, charyzmata, przez posługi, diakonijaj i działania, energemata. Tak to jest w Nowym Przymierzu. Ile jest tych darów? Samych charyzmatów w listach Pawła naliczyłem 17. Apostoł nigdzie nie podaje identycznej ich liczby. A apostoł Piotr w ogóle do jakiejkolwiek listy się nie posuwa. W swoim pierwszym liście zachęca: usługujcie sobie tym darem łaski, który każdy otrzymał jako powiernik różnorodnej łaski Bożej. Gdy Duch Święty wkroczy w ciebie, to rób, na cokolwiek natknie się twoja ręka. Wszystko będzie nosić znak Jego autorstwa. I właśnie, skoro tak, to mógłby ktoś zapytać, po co mam poznawać swoje dary? Jest wiele powodów, dla których warto poznać swoje dary, a przynajmniej ja cieszę się, że je znam. Wymienię tylko 3. Po pierwsze, obdarowanie łączy się z powołaniem. Duch Boży udziela nam tyle darów, albo innymi słowy, objawia się w nas na tyle sposobów, na ile jest to potrzebne, abyśmy byli skuteczni w naszym powołaniu. O powołaniu będziemy mówili w następnej serii naszych programów. Na obecnym etapie pozostańmy na stwierdzeniu, że Boże powołanie to skrojona przez Boga na moją miarę rola, którą mam do spełnienia w mojej sytuacji w ramach Bożego planu dotarcia z informacją o zbawieniu do każdego mieszkańca świata. Powołanie można porównać do zawodu. Nie każdy w społeczeństwie wykonuje ten sam zawód, ale każdy zawód jest potrzebny dla bogactwa i zdrowia społeczeństwa. Mnie, z grubsza rzecz ujmując, Bóg powołał do bycia duszpasterzem i tłumaczem Pism Świętych z języków oryginalnych na język polski. Ta świadomość pozwala mi skupić się na tym, co jest moją rolą, i z radością pozostawić resztę spraw Bogu i innym. Staram się nie wchodzić w kompetencje lekarzy, dentystów, ekonomistów i murarzy. I z uśmiechem przyglądam się lekarzom, dentystom, ekonomistom i murarzom, którzy wkraczają w moje kompetencje, bo im się wydaje, że znają się na moim fachu lepiej ode mnie. Po drugie, Kościół jest organizmem, a ty i ja organem, który ten organizm tworzą. Warto o tym przypominać nam, Polakom, bo naszym błogosławieństwem i przekleństwem zarazem jest wybujały indywidualizm. Raz po raz z mediów lub osobistych rozmów dowiaduję się o kolejnych osobach, które do wszystkiego doszły same. Jeśli tak uważasz, to masz kłopoty z poznaniem rzeczywistości. Każdy z nas jest dziełem zbiorowym
i każdy z nas tworzy dzieło zbiorowe. Czy znasz jakąś drużynę piłkarską, w której każdy zawodnik gra tam, gdzie mu się zechce, kiedy mu się zechce i z każdym, z którym mu się zechce? Na pewno nie znasz. Takie drużyny nie wychodzą na żadną liczącą się murawę. Apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, że rzecz z darami ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że jest ich wiele, stanowią jedno ciało, podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Paweł pisze: Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa, pisze Paweł, stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała. Czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. Do kogo to apostoł Paweł napisał? Do Koryntian? Brzmi, jakby to byli Polacy na urlopie w Grecji. I na koniec trzeci powód. Ten trzeci zostawiłem na koniec, bo być może jest najważniejszy. Otóż wszystkie charyzmaty, posługi i sposoby działania da się według listu apostoła Pawła do Efezjan, 4 rozdziału, umieścić mniej lub bardziej ściśle w 5 zespołach: apostolskim, prorockim, ewangelizacyjnym, duszpasterskim i nauczycielskim. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie ważność, która się z tym łączy. Posłuchajcie. On, czyli Jezus, uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, pisze Paweł, zależy mi, abyście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się coraz bardziej i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. A zatem apostołowie, prorocy, ewangeliści i duszpasterze oraz nauczyciele albo zespoły złożone z większej liczby tych osób, współpracujące razem, wyposażają świętych do właściwych im zadań. Sprawiają, że dorastamy przez 7 poziomów od stadium osoby niewierzącej, wierzącej, odrodzonej
poprzez stadium osoby włączonej, rosnącej, korzystającej i powołanej do wymiarów pełni Chrystusowej. Te dojrzałe osoby zasilą kiedyś, dzięki swojej posłudze, 5 widocznych na schemacie zespołów. Czy może być coś piękniejszego? Jak więc możesz poznać swoje dary? Otóż przeryć nowe przymierze, mierząc nim swoje doświadczenia. Albo, idąc cokolwiek na skróty, zapoznać się choćby z moimi opracowaniami. Chrzest w Duchu Świętym i dary Ducha Świętego. Zauważysz wówczas, do których opisów najbardziej pasuje Twój przypadek. A jak możesz poznać, do którego zespołu mógłbyś należeć? Również przeryć nowe przymierze, szczególnie w naszym przekładzie dosłownym, z jego komentarzami. Zapoznaj się z nim, aby zauważyć, jak definiuje ono apostołów, proroków, ewangelistów, duszpasterzy i nauczycieli. Te definicje bowiem mogą różnić się od tych, którymi posługują się współczesne grupy wyznaniowe. Gdy zatem poznasz biblijne definicje i uświadomisz sobie sam lub z pomocą starszych, które posiadasz dary, to łatwo określisz, do którego zespołu ci najbliżej. Na przykład dar apostolstwa umieszcza cię w zespole apostolskim, ale w tym zespole może też umieścić się dar wiary, nauczania, przewodzenia i rozeznawania duchów. Moje dary idealnie umieszczają mnie w tym, co robię, szczególnie w dziedzinie przekładu Pism Świętych. Po tym programie już zachęcam cię do dzieła. Choćby wstępnie określ swoje charyzmaty, posługi lub sposoby działania. I choćby wstępnie przymierz się do któregoś z zespołów. Jeśli to możliwe, rozpocznij działania w swojej wspólnocie, a jeśli masz jakieś pytania, zwróć się do nas i poczuj się zaproszony do obejrzenia wcześniejszych programów i następnych. A materiały, które wspomniałem w naszym programie i z których korzystałem, znajdziesz wymienione pod ekranem dzisiejszego programu. Do zobaczenia przy następnym.